Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę ze Squad Battles. Jak widzicie wybiłem Elite 2, więc przejdźmy teraz do tworzenia tych paczek. Na początku może otworzyć sobie mega paczkę. Zobaczymy, będzie to chyba karta z Copa Libertadores i okej. Okay, zobaczymy, czy będzie coś lepszego. OSP więc okej, okay, mamy ekrany. Akurat karty 83 trochę kosztują, bo są potrzebne do SBC, więc myślę, że troszeczkę powinienem zarobić. Więc powysłałem sobie ich na listę transferową tych piłkarzy. Ok, zobaczmy, co tu jeszcze jest. No, jest zmiana pozycji, jest trochę kontraktów, kondycja. No, dużo takich przydatnych kart, więc sobie wyślemy to do klubu. I jeszcze mamy jedną złotą paczkę, więc odbierzmy ją sobie. Jeszcze, ok, wyślę sobie te stroje na listę transferową, bo też mogą trochę kosztować, a resztę rzeczy sobie sprzedam. Ok, otwórzmy sobie może teraz tą złotą paczkę. A to jest paczka kontraktów, ale okej okay. To sobie ją otwórzmy. Ok, mamy tutaj kontrakty, więc. No zawsze się przydadzą, chociaż akurat kontraktu mam dość dużo, ale okej. Okay. Odwórzmy teraz o tą paczkę piłkarze premium. I zobaczmy będzie to jest złota karta i jest ta kampania. Okej, okay, powysłajmy sobie tych piłkarzy na listę transferową. No okej, okay, przejdźmy teraz do tworzenia ostatniej mega paczki Tutaj będzie karta Champions League i będzie to Arias Aż mamy Guardado, więc też kilka innych kart, więc myślę, że troszeczkę powinienem zarobić na tych zawodnikach No okay, mamy tutaj też trochę kontraktów, trochę kondycji, stroje Manchester City, więc też trochę przydatnych rzeczy, więc my wyślimy to wszystko do klubu i sprzedajmy też jeszcze ten herb. Więc na koniec odcinka pokażę Wam jeszcze mój skład. O właśnie jak widzicie tak wygląda mój skład, no i właśnie za 15 poziom zdobyłem TET i właśnie wstawiłem go sobie na prawą obronę, no i grałem się nim naprawdę bardzo dobrze i właśnie w najbliższym czasie pojawi się jego recenzja. I tutaj czasami też gram tak, że na lewej pomocy zamiast Viniciusa jest TRZG. Oraz czasami też zamiast Mertensa gram Richa no bo sobie tak gram dla zmiany, no bo mam naprawdę bardzo dobrych piłkarzy, chociaż również ci piłkarze z ławki naprawdę bardzo dobrze się spisują. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było jeszcze tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie, cześć!